Aniela, kamera poszła bez żadnych wstępnych ustaleń. Trochę emocji zapanowało pomiędzy nami w tej chwili. Dlaczego ty nie chcesz o tym Hammurabim pogadać? Ale co, będziemy teraz o historii gadać jakiś? Powiedzieliśmy, tylko wiem, że ja już teraz wiem, że to jest Hammurabi. Jak? No, tak. To jest... Król. Król. Jak to się nazywało? To jest kodeks Hammurabiego, o, tak? Tak. Król oko Babilonu. Za oko, ząb za ząb. Rozumiem. To jest... No i bardzo dobrze. Za złodziejstwo ucinał rękę. To wiem. Ło, tak. Tak, jak ktoś ukradł nawet jabłko taki, to ucinali mu rękę od razu. A ktoś komuś... Ale to też, wiesz, że to jest w Biblii też? Bo to jest ogólnie w Biblii. Jest coś takiego, to nie powiedział Jezus, tylko to jest przykład jakiegoś tam innego. Jeżeli... I tak mówi Biblia, że jeżeli ktoś ci na przykład wyjął oko, to ty też mu wyjmij oko. Ktoś, tak jest napisane, bo ja pamiętam to dokładnie. Myślisz, że ja głupia jestem? Ja więcej wiem, niż się wydaje. Tak, wydaje mi się, że w Biblii są takie słowa, jeżeli ktoś podniesie rękę na ojca, to obetnij mu rękę. Tak mi się wydaje. Wiesz co, Aniela, posłuchaj. Nie na ojca, tylko w ogóle. Chodziło o rodziciela, o rodzica. Posłuchaj, bo myśmy mówili o tym, że jest coś takiego jak prawo do rewanżu. Natomiast okazuje się, że takimi złymi emocjami można też zarządzać w inny sposób, co jest znacznie bardziej budujące, konstruktywne, ale to jest cholernie trudne. Czy nie wydaje ci się, że czasami złość można przekuć w coś pozytywnego? Złości? Tak, złość. Można przekuć coś pozytywnego. To nie jest nic pozytywnego w złości żadnej. No mówię, sprawiedliwość musi być. Ktoś ci coś zrobi, to zrób to samo i tyle. Ja bym tak dziecko wychowywała. Pobił cię, to mu oddaj. Bym tak powiedziała, a nie. To mu oddaj. Tak trzeba wychowywać, no bo później to mu... Posłuchaj, a propos wychowywania dziecka, to mi się przypomniała historia. Miałem wtedy 5 lat. Ja pamiętam tę historię. Chodziłem do przedszkola, słuchaj. I pani wezwała moją mamę, bo ja się zachowałem nieelegancko w stosunku do kolegi. A jak ja to tłumaczyłem, to powiedziałem, dziadek mnie tak nauczył. A co ci dziadek powiedział? No powiedział mi, że jak poskakuje, to za fryzjera i w dentystę. Rozumiesz? Za fryzjera i w dentystę? No zobacz, za fryzjera, aha. Za fryzjera i w dentystę. Aha, no. Rozumiem, jako pięciolatek taką zasadę w przedszkolu trzeba się bronić. Wprowadziłem, bo mnie dziadek tego nauczył. Trzeba się bronić, wiesz. Nie wiem, czy to było właściwe, nie powinienem ja tak zrobić. Ja też potrafiłam uderzyć, jak ja pamiętam, ja oddawałam. Ktoś mnie uderzył, ja oddałam. Nawet wysokiemu takiemu facetowi kiedyś oddałam. A nie sądzisz, że taki... Hubertowi oddałam, a też jest wysoki. Hubert ode mnie dostawał bliznę, ma, podrapałam go, raz z pięści ode mnie dostał i kilka razy ten, spaskacza. Z liścia. A on też mnie pobił, ale jego się nie bałam pobić, a tego ostatnio to się boję, wiesz, bo nie oddałam, mnie to tak bolało. A czy nie uważasz, że takie sytuacje, gdzie wkrada się agresja, wkrada się wściekłość, wkrada się... Dlatego się bije i emocje schodzą później. Po takim pobiciu podajesz sobie z nim rękę i wszystko jest wyjaśnione, no. Bo jak tu inaczej się... A czy nie uważasz, że można to w inny sposób załatwić? Na przykład rozmawiając? Jaki? Rozmawiając. Weź w ogóle. Faceci to sobie poryju dadzą i jak coś nie pasuje, to i tyle. Jest sprawa wyjaśniona, a nie tam w jakieś polemki wchodzić tutaj. To ja ci wytłumaczę dlaczego. To jak sobie dadzą, jak to powiedziałaś, po buzi... Można usiąść sprawa... i pogadać, ale to dalej masz sobie złość, agresję. Wiesz... Chcę ci wytłumaczyć, że to nie prowadzi do wyjaśnienia sprawy, tylko to prowadzi do eskalacji konfliktu i w tym jest problem. Że agresja rodzi agresję. To niczego nie wyjaśnia. To tylko właśnie nie. Nawarstwia problem. Właśnie nie. Dajesz upust emocjom wtedy, kiedy z tą osobą się pobijesz. Przecież ja kiedyś z mamą swoją, tak, my się biłyśmy jak lwy. Jak lwy, rozumiesz? Lwy jak się, wiesz, walczą ze sobą, wiesz? W tych filmach przyrodniczych, to ja się tak samo z nią byłam. A później poszłyśmy po prostu na specjalne lody. No, a później chodziłyśmy na lody. Ale może my się... Ale my się tak, po prostu my się tak... Mówię ci, no i widzisz, to tak działa, no. Może my sięgamy po takie metody, dlatego że nie znamy innych. Może byliśmy nauczeni tylko, a... Nie, lepiej tak, bo to jest szczerość.
atakowanie. A nie tak, wiesz. Może myśmy byli nauczeni odpowiadaniem agresją na agresję, a nie odebraliśmy edukacji w kierunku rozwiązywania problemu w inny sposób. A? O Jezu, no ja nie wiem, no każdy ma inne metody wychowawcze, no każdy ma swój sposób. Teraz nie można dziecka uderzyć, bo to od razu cię do sądu, do prokuratora cię podadzą. A ponieważ powoływaliśmy się wcześniej na Biblię, czy to nie w Biblii napisano, żeby chlebem odrzucać wtedy, kiedy rzucają kamieniami? Tak, też jest napisane w Biblii, że jeżeli ktoś cię uderzy w podliczek, to nadstaw mu drugi. No o. Nie. Nie, to nie umie, to nie umie. Kiedyś tak może było. To nie. Matka mnie nauczyła walczyć właśnie, bo dlatego trzymała mnie w domu, dlatego mnie zostawiła dom, żebym ja nie uchodziła do ludzi, bo ludzie są tacy okrutni, wiesz, że mnie na każdym kroku będzie spotykać coś złego, na każdym kroku codziennie prawie będą ludzie mnie atakowali i dlatego to jest też powiązane, poczekaj, to jest powiązane z tym, że popatrz, ile mi krzywd się zrobiło do tej pory, nie? Gdyby oni się dowiedzieli na przykład, że ja tu idę z dzieckiem sobie, to mogliby mu krzywdę jeszcze zrobić, wiedzieć, że to są ludzie, atakują ciebie, twoją mamę. Kogo tam jeszcze? O, Paris Hilton dziecko też zhejtowali. Wyobraź sobie, Paris Hilton ma dziecko, co się też ostatnio dowiedziałam. Daj mi dokończyć. Ja nawet nie wiem, kto to jest Paris Hilton. Ta dziedziczka Fortuny. Hilton, są przecież te hotele. No to sobie zobaczysz w internecie, dobrze. Jej dziecko hejtują, roczne dziecko, roczne chyba roczek ma. Tego synka jej hejtują, rozumiesz? Dziecko potrafią zhejtować. Ty myślisz, że ja bym ryzykowała teraz, żeby wszyscy się dowiedzieli, kto jest moim dzieckiem i żeby mu w szkole dokuczali? Bo mi dokuczali, mojemu ojcu też trochę dokuczają tam, wiesz, mu coś ten. Ja później, po prostu to jest tak, że jemu dokuczają, a później chłopaki okradają na przykład ten sklep. Na przykład mnie babka też w Żabce nie wydaje grosza, później idą chłopaki i okradają tą Żabkę. U mnie musi być wszystko na cito. Myślisz, że ona nie musi mi wydawać tego grosza na przykład? Musi. Bo wtedy cały dzień mój do dupy jest. Jak ona mi nie wyda, tak? O, ja mam prawo się upominać o tego grosza. Grosz do grosza i przez cały rok, jakby mi nie wydawali te grosze, to by mi się uzbierało 3 złote. Tak. To jest pieniądz. Ja szanuję pieniądz, dlatego będę się upominać o tego grosza. Daj mi dokończyć jeszcze dalej. Widzisz, Paris Hilton, ja dlatego też ja swoje dziecko chronię przez to, że ja je oddam, rozumiesz? Ono jest chronione teraz. Nikt nie wie, że to dziecko jest tej. Nikt się nie kapnie, wiesz o co chodzi. Ja je tym sposobem chronię, rozumiesz? Ochroniam je. Tam się krzywda za na nie stanie, nic. Potrafią, jak dzieci zobaczą, że ktoś jest na przykład bogatszy od nich nawet, potrafią ci w podstawówce kanapki kraść, wiesz? Kradli ci kanapki? Mi nie. A ty? Podgryzałaś? Nie. Częstowali mnie raczej, albo sami, a normalnie było, nie, wtedy normalnie, ale chodzi o to, że znam taki przykład bogatego bardzo dzieciaka, mu potrafią kanapki, on nie ma jak się bronić, bo on jest taki, to jest jeszcze słabo ogniwo, wiesz, to jeszcze może się wyrobi, ale w podstawówce takie rzeczy, no to niech ludzie słyszą, co ja mówię teraz. Mogę coś Są powiedzieć? Powody pewne. Moja matka wie, jak mi potrafili dokuczać, więc ja się bałam, że mojemu dziecku też będą dokuczać. Dlatego ono teraz jest w lepszych rękach na pewno niż moich. Mogę coś powiedzieć? Mhm. Po pierwsze, to nie masz racji co do tego jednego grosza. Bo są przepisy, co pozwolisz mi dokończyć. No. Są przepisy, które mówią, że po pierwsze masz mieć odliczoną sumę, a po drugie jest prawo zaokrąglania groszy do pełnej sumy. Nie. Jest prawo konsumenckie jest takie, że mam i co do grosza nieprawda. Wydać. Mówisz się, że jest nieprawda. Jeżeli masz końcówkę 90... No to ci tłumaczę, że jeżeli... No to po co taką cenę piszą? 7,99 na przykład. Bo to są... No to oni... jeżeli żeby zadajesz cena pytanie, wydała się mniejsza niż jest w rzeczywistości, jeżeli tak? Zadajesz mi pytanie, to pozwól, że ci na nie odpowiem. No. Piszą takie ceny, bo one mają pewien walor marketingowy. Ponoć takie ceny z dziewiątkami na końcu są bardziej catchy, bardziej chwytają twoją uwagę. Natomiast jest przepis prawny, co do tego mam pewność, słucham? To po chińsku catchy, czy co? Od kaczki. Tak jak kaczka łapie dziobem ziarno, to jest taka bardziej
ziarno łapna, rozumiesz? No. Posłuchaj, jest przepis, który mówi o tym, że cenę 97 można zaokrąglić w górę i można nie wydać tej sumy. No dobrze, no to dobra, jest dobra, nie chcę mi się na ten temat gadać, na inny temat pogadajmy. No, to też chcę ciebie zapytać o drugą rzecz, tylko chciałem wyjaśnić pewnego rodzaju... Mieliśmy gadać o tym, jak wygląda mój dzień. Porozumienie. Aniela, zanim to chcę... No to właśnie o tych groszach. Aniela. Na przykład dzisiaj, co mnie spotkało, Aniela. To jest Aniela. Tak, że wiesz, ja sobie stoję na peronie, normalnie spokojnie i zbliżają się policjanci. Zbliża się. Już widzę, że tą rękawiczkę nakłada, wiesz, ja mówię, oho, tak się zbliża, normalnie przyszedł koło mnie, a mnie po prostu siódme poty prawie zeszły, jak on mnie minął. Już mówię, do mnie podchodzą, już będą mnie sprawdzać. Dzisiaj tak było, rozumiesz? Chciałem się zapytać o jedną rzecz dotyczącą... Albo z rana mi tego grosza nie wydają właśnie. Jedna babka wydaje normalnie i jest elegancko, a druga nie da i łaski jeszcze mi robisz, że mi tego grosza. A ja mam prawo się upomnieć o grosza. One mi prawo mają nie oddać, a ja mam prawo się... Dobra, już koniec z tym groszem, kurde, ten. Posłuchaj, ty jesteś Aniela. Ten temat. Ty jesteś Aniela. Nie, Alicja miałam być, a ty ja, też tego nie pamiętasz. A ja mam anielską cierpliwość. Miałam być Alicja już od niedawna, co ci mówiłam, a ty dalej do mnie Aniela mówisz. No. Możemy jeszcze zrobić tak, że ja oprę tutaj telefon o ten mój kubek do kawy i sobie pójdę na spacer, dobra? A ty się wygadasz i ja wrócę i będziemy mieli materiał. No dobra, ja już skończyłam. No, o, proszę bardzo. Chciałem zadać ci pytanie. Jeżeli chodzi o twoje relacje, proszę cię, posłuchaj mojego pytania. Bo widzowie dociekają, dlaczego to jest tak, że ty się wiążesz z łobuzami? I teraz ja stawiam takie pytanie. Czy to jest tak, że ty sobie wybierasz niegrzecznych chłopców? Czy to jest tak, że ty budujesz tego typu relacje z normalnymi facetami? Że to jak gdyby ty jesteś osobą, która wprowadza stan takiego napięcia w związku. Mam takie pytanie. Czy to jest wina chłopaków? Czy ty wybierasz sobie łobuziaków? Czy ty... No... Wiesz, no... Nie każdy łobuz od razu... Czy ty jesteś łobuziakiem? O. Ja też jestem trochę łobuziakiem. A, no właśnie. I też ciągnie tak swój do swego. No ale ja uciekam potem. Każda kobieta myśli, że o przy mnie ten łobuziak się zmieni. Wiesz, o co chodzi. Że on nie będzie przy mnie łobuzem, że on dla mnie będzie miły, a dla tych kobiet był okrutny, a dla mnie akurat będzie już tutaj. I tak było w tym przypadku. On na początku był dla mnie miły. Bardzo miły, wszystko... Bardzo się mną opiekował. Później szału dostał, po prostu coś go opętało. I no wiesz, a czy ty coś jesteś... go opętało i przestał być dla mnie miły. Dlatego się wiąże z łobuzami, bo na początku są mili, później dopiero odkrywają swoją drugą twarz. I już teraz ostatnio poznałam innego miłego chłopaka. A czy ty sama w sobie jesteś łobuziarą? No trochę jestem, no widać, że jestem, prawda? No po tym, co ostatnio, jak się zachowywałam przez te kilka lat, no to niestety, no tak, no. Ale to się zmieni, ja będę grzeczna. Staram się bardzo, bardzo się staram, żeby być normalnie grzecznym, wiesz, kulturalnym dla ludzi. Nie zawsze mi to wychodzi, no ale bardzo pracuję nad tym, bo Aniela, tak mogę powiedzieć. Będziesz... Dlatego przyciągnął ostatnio do mnie też miły facet, bo się staram być tą normalną już. Tak powiem. Aniela, będziesz grzeczną dziewczynką. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.